Szanowni Państwo, druk numer 14. Projekt uchwały w sprawie ruchu jednokierunkowego na ulicy Szydłowskiej w kierunku obrót drodnych do ulicy Prowodzelskich. Ten temat ulicy Szydłowskiej ruchu jednokierunkowego już się pojawił, ponieważ ta ulica ma no, średnie powiedzmy sobie parametry techniczne. Średnia szerokość jeden samochód. W osobach jeżdżących z dwóch stron ciężka na jedno, no jak powiedział Pan Jelena, już na jedno szerokościowym pasie 202 samochody. Pan motocykl. Zigit merytorycznie wypowiedział się, co przekazał dyrektor Sarku przewodniczącemu Samokowskowi, że wprowadzenie jednokierunkowego jest możliwe w takiej konfiguracji. Zarząd zgodził się z tym, co przedstawili inżynierowie. Jeśli Państwo mają inne zdanie, proszę Darek. Ja mam takie jedno pytanie. Wcześniej był podobny projekt z ulicą Klucz Polską. Też Zikit proponował, żeby zamknąć przejazd tramwajowy dla ruchu samochodowego. No i myśmy to przyjęli i co się okazało potem, była tam częściowo jakaś niejasna sytuacja własnościowa gruntów i okazało się, że inwestycja nie może być zrealizowana. Dlatego jestem ciekaw, jak to się ma do prowadzenia uchwały. Czy coś się zmieniło w tej kwestii, że nagle jest to możliwe? Nie, bo zaznaczam, że wcześniej też Zikit się tak jak teraz wypowiadał, że to jest jak najbardziej można zostać przeprowadzone. Szanowni Państwo, Zikit bardzo często zmienia zdanie. Ja, mówiąc szczerze, tematu aż tak dokładnie nie kojarzę. Wiem, że ta sprawa była, nie pamiętam, czy Zikit był inicjatorem, nie chcę zmienić. A czemu nie w drugą stronę ten kierunek? Tak, to Państwo mi sobie rozmawiał z dyrektorem panią w dniu wczorajszym, albo nawet dzisiejszym, bo nie pamiętam, jak jest to tak, bo na to przez chwilę temu stanowisko i tak można wprowadzić. Pytanie, czy my chcemy? Bo już też kiedyś, Rada już kiedyś też wnioskowała o ruch jednostronny na Kuźborskiej, wtedy nie zostało wprowadzone. Nie widzę żadnych pytań więcej, kto jest za przyjęciem tej uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba. 16 osób za, jedna wstrzymująca. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo.